To już kolejny, 21 sezon Fantasy Premier League. Z tej okazji ekipa Spojrzenia z Kanapy postanowiła zorganizować trzeci zlot fanów tej gry. Celem wydarzenia była m.in. integracja społeczności. Wokół Fantasy mamy zbudowaną bardzo silną społeczność, także często ze sobą piszemy, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, wymieniamy się spostrzeżeniami, komentujemy różne rzeczy na bieżąco i widać było, że ta grupa jest na tyle zaangażowana, na tyle chce się ze sobą poznać, chce ze sobą spędzać czas i wspólnie oglądać mecze, że postanowiliśmy, że taki zlot będzie dobrym pomysłem, będzie taką szansą, żeby wszyscy ludzie poznali się także na żywo i wspólnie przeżywali te emocje w pamięci. Kluczem do udanego sezonu jest czerpanie informacji z różnych źródeł oraz dyskusja z kibicami angielskich drużyn. Przede wszystkim dużo o tym fantasy słucham, dużo rozmawiam z kolegami, którzy w to grają, dużo ogólnie konsultuję to z ludźmi, na tej podstawie skład wybieram. Potem to są te podcasty i myślę, że tak trzeba zawsze polegać na tym, że skonsultować w wielu źródłach. Co gracz, to taktyka. Uczestnicy zlotu uchylili rąbka tajemnicy i podzielili się z nami swoją strategią na nadchodzący sezon. Ja przede wszystkim zaczynam skład od tego, że lecę trochę na takim moim wyczuciu, tak wybieram ten skład trochę serduszkiem. Staram się mniej więcej być zawsze gdzieś tam pragmatyczny i nie iść za tłumem, tylko i za swoimi wyborami. Ja zaczynam zawsze szablonowo, czyli patrzę w dużej mierze na to, jacy piłkarze są najpopularniejsi i w dużej mierze zaczynam z nimi, bo to jest najbezpieczniejszy start. Wstrzymywać się z transferami co najmniej 3 kolejki. Dołączyć do gry może każdy, zarówno poprzez przeglądarkę, jak i aplikację mobilną. Choć zasady wydają się zawiłe, a chęć zdobycia jak największej liczby punktów często spędza sen z powiek, to najważniejsza jest dobra zabawa. To jest gra, w której nie możesz się, mówiąc w skrócie, przejmować tym, jak grają inni, tylko grać tak, jak ty chcesz i być wiernym własnym wyborom. Bo idąc za tłumem nigdzie nie dojdziesz, a idąc tam, gdzie ty chcesz, to jakby nie ma większej satysfakcji niż to, niż własny wybór. Nie? Pomimo rywalizacji między graczami, czuć było wspólną pasję i dobrą energię. Uczestnicy od początku do końca emocjonowali się piłkarskimi zmaganiami na angielskich boiskach. Uważam, że każdy powinien tu sam przyjść i się przekonać, bo atmosfera, która tu panuje, jakby jest niezapomniana. Bardzo fajnie. Tak można usiąść z wieloma osobami, też ludzie z podobnym właśnie podejściem pod to fantasy. Widać, że ludzie się cieszą. Fajna okazja, żeby się spotkać w większym gronie. I nie ma drugiego takiego w Poznaniu, chyba w całej Polsce. Dla graczy jedną z najważniejszych decyzji przed każdą kolejką jest wybór kapitana. Tym razem menedżerowie byli raczej jednomyślni, choć zdarzały się zaskoczenia. 90% zaczyna z Salahem, więc nie ryzykuję i razem z egipskim faraonem zaczynam sezon. No, za koszulką, nie? W tej kolejce Mohamed Salah, w przyszłej najprawdopodobniej też i myślę, że w co najmniej 20 kolejkach w tym sezonie również miał być Salah, ale zapomniałem to zmienić i chyba się cieszę, że jednak zostanę z Kane'em. Dużo emocji, liczne dyskusje i wspólnie obejrzane mecze. Tak w skrócie można opisać wydarzenie na otwarcie sezonu Premier League. Teraz pozostaje nam śledzić poczynania zawodników i życzyć wielu zdobytych punktów.